Rok 2020. Mecz pomiędzy Milanem a Juventusem. Zlatan kontra Ronaldo. Po zagraniu ręką w polu karnym Juve, Ibrahimowicz podchodzi do wykonania rzutu karnego, którego bronić będzie Wojciech Szczęsny. Tuż przed jedenastką, Cristiano, dopingując Polaka, próbuje rozproszyć skoncentrowanego Ibrę. Cóż, chyba jednak aż tak dobrze go nie zna. Reakcja Zlatana? Podobna jak Portugalczyka. Po długiej przerwie wracamy, by odkryć to, co nieznane, czyli co mówią piłkarze na boisku. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, abyście poznali, a jest nią mój nowy storytellingowy podcast. Sonder. Poznaj nieznane historie. Sonder to wciągające i prawdziwe historie na przeróżne tematy. Od kryminalnych zbrodni, aż po historie największych oszustów. Każdy odcinek to niezwykle intrygująca opowieść. W pierwszym odcinku opowiadam historię dwóch lunatyków, którzy śpiąc nieświadomie popełnili zbrodnie. Jak myślicie, co dzieje się w takim wypadku? Tego dowiecie się w filmie. Dla nowych słuchaczy Sondera mam do rozdania aż 5 piłek z poprzedniego mundialu. Co należy zrobić? Wystarczy wejść na pierwszy film na kanale Sonder, zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę i opisać w komentarzu swój najdziwniejszy sen w życiu. Najciekawsze historie zgarniają piłkę. 3 premierowe odcinki Sondera są już do odsłuchu na YouTube, Spotify i wszystkich aplikacjach podcastowych. Linki znajdziecie w opisie. Miłego słuchania. Wracamy na boisko i do Zlatana, od którego zaczęliśmy ten film, bowiem wokół Szweda zawsze dzieje się coś ciekawego. Tym razem mecz AC Milanu z Atalantą i potyczka słowna Ibry z duwanem Zapatą, w której to Zlatan został sprowokowany. Dlaczego Szwed tak powiedział? Warto poznać całe tło tej sytuacji. W sezonie 2020-21, w trakcie którego miał miejsce ten mecz, AC Milan ustanowił rekordową liczbę 20 wywalczonych rzutów karnych. Jeden z nich przeciwko Szczęsnemu. Wówczas w meczu z Atalantą w połowie sezonu mieli na koncie 12 wywalczonych karnych. W 93 minucie sędzia podszedł do monitora VAR, aby sprawdzić, czy Milanowi należy się 13 rzut karny w sezonie. Zapata, który krył Zlatana w polu karnym, zapytał prowokująco. Najzabawniejsze jest to, że rzucający szybką ripostą Ibra miał rację. 32-letni Zapata rozegrał w karierze 419 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Natomiast 10 lat starszy Ibrahimowicz strzelił łącznie 496 bramek w całej karierze. Ale to nie koniec przygód Zlatana. W tym samym sezonie w derbach Mediolanu doszło do sprzeczki pomiędzy nim a Lukaku. Ibrahimowicz nawiązał do doniesień z 2018 roku, gdy właściciel Evertonu, Farhad Moshiri, zasugerował, że Lukaku nie podpisał z nimi kontraktu, ponieważ tak podpowiedziała mu sesja voodoo. Berg odciął się od tych rewelacji, jednak Zlatan nie omieszkał o tym wspomnieć i wygląda na to, że byli koledzy z Manchester United raczej prędko się nie pogodzą. Ibra miewał też problemy ze zrozumieniem własnych kolegów z Milano. Wróćmy do Ronaldo, od którego także zaczęliśmy dzisiejszy materiał. W 2007 roku 22-letni Cristiano przepychał się w polu karnym z obrońcą Sheffield, Chrisem Morganem, który ciągnął Portugalczyka za koszulkę. W związku z tym Ronaldo mu ją zaproponował. Morgan nie skorzystał z tej oferty, za to 15 lat później Ronaldo nie miał nic przeciwko temu, gdy Garnacho zapytał go o możliwość zapożyczenia jego cieszynki. O
Oczywiście nie mogło zabraknąć Neymara. Na pewno pamiętacie jego wyczyny na mundialu w 2018 roku. Pamiętał je również DeAndre Yedlin, reprezentant USA, który niedługo po tym turnieju miał okazję zmierzyć się z Neymarem. Po odgwizdaniu faulu na Brazylijczyku chciał upewnić się, że sędzia także o tym nie zapomniał. Przenieśmy się 4 lata w przód, do mundialu w Katarze i gorącego ćwierćfinału pomiędzy Argentyną a Holandią. Niemalże przez cały mecz panowała napięta atmosfera, w wyniku czego arbiter pokazał aż 15 kartek. Jedną z nich obejrzał Wout Weghorst, który tego dnia działał na nerwy Leo Messiemu. Po spotkaniu Holender chciał przybić piątkę z Argentyńczykiem, jednak ten nie był skory do rozmów. W finale mundialu kamery zarejestrowały moment tuż przed wykorzystaniem rzutu karnego przez Montiela, który zapewnił tytuł Argentynie. Messi spojrzał wówczas w niebo i wyszeptał. Wiele osób mylnie sądzi, że Messi wypowiedział słowa "to może być dziś, babciu", skierowane do Celi, babci Messiego, która prowadzała go na pierwsze treningi, zanim zmarła w 1998 roku. Jednak sam piłkarz rozwiał te wątpliwości w jednym z wywiadów. Jednym z bohaterów finału był Emi Martinez, który już wcześniej pokazał, że nie boi się trash talku. A konkretnie w półfinale Copa America w 2021 roku, przeciwko Kolumbii. Najpierw zjadł Sancheza. Następnie zdekoncentrował Jerego Minę. A na koniec popisał się trzecią obroną i dał Argentynie awans do finału. A skoro jesteśmy przy karnych, to ciekawie wyglądał ubiegłoroczny finał Pucharu Narodów Afryki. Zmierzyły się w nim reprezentacje Senegalu i Egiptu. W 7 minucie meczu do 11 miał podejść Sadio Mane. Golkiper Egiptu Mohamed Gabal po meczu udzielił wywiadu, w którym zdradził, jak wyglądały kulisy tego karnego. Wieloletni kolega Mane z Liverpoolu, Mohamed Salah, zaczął przekazywać wskazówki swojemu bramkarzowi. I cóż, opłaciło się. W tym samym meczu Salah nie mógł pogodzić się z interpretacją sędziego, więc ten postawił sprawę jasno. Egipcjanin nie skorzystał z tej propozycji. Niebywała historia o zabójczych lunatykach czeka na Was w pierwszym odcinku mojego nowego podcastu, gdzie możecie zgarnąć jedną z 5 takich oto piłek. Wystarczy kliknąć w link na ekranie, zostawić tam subskrypcję i opisać w komentarzu swój najdziwniejszy sen w życiu. 5 najciekawszych komentarzy zgarnia piłkę. Powodzenia!